7 czerwca wspominamy błogosławioną Marię Teresę de Subiran, dziewicę. Zofia Teresa Augustyna Maria de Subiran la Rouvière urodziła się 16 maja 1834 roku w Castelnaudary, w rodzinie, z której pochodził papież Urban V. Wcześniej otrzymała dar modlitwy. Wcześniej też zamieszkała u sióstr, którymi kierował jej wuj, Ludwik de Subiran. To on zapoznał ją z zasadami życia wewnętrznego i podsuwał jej myśl, aby inspiracji do życia wspólnotowego i działalności charytatywnej poszukała u beginek. Zofia wyprawiła się więc do Gandawy, potem zaś w Castelnaudary założyła beginarz, którego głównym celem stała się opieka nad ubogimi dziećmi. Z tej wspólnoty wyłoniło się z czasem nowe zgromadzenie zakonne pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki. Aprobatę otrzymało ono w roku 1869. Opiekę nad dziećmi siostry miały łączyć z nieustanną adoracją Najświętszego Sakramentu, wokół której miało koncentrować się ich całe życie wewnętrzne. Główny dom zgromadzenia otwarto w Tuluzie. W roku 1886 nastąpił kryzys rozwoju zgromadzenia. Pewna ambitna intrygantka oskarżyła założycielkę o to, że wyrządziła zgromadzeniu szkody. Maria musiała ustąpić. Przez 7 miesięcy przebywała w szpitalu. Potem przyjęły ją w Paryżu siostry ze zgromadzenia Eudystek. Jednak również tam nie wszyscy obdarzali ją zaufaniem. Zmarła poza zgromadzeniem 7 czerwca 1889 roku. W rok później w założonym przez nią zgromadzeniu nastąpiła radykalna zmiana. Dokonano rehabilitacji Marii, a potwierdziła ją beatyfikacja, której w roku 1946 dokonał papież Pius XII. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Teresy Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.